czcigodni księża z księdzem proboszczem i księdzem kanonikiem dziekanem, drodzy bracia i siostry, rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie bierzmowania oraz wy, drogie dziewczęta i chłopcy, którzy macie za chwilę do tego sakramentu przystąpić. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Te słowa Pana Jezusa, któreśmy słyszeli przed chwilą z Ewangelii świętego Jana, odnoszą się do szczególnego miejsca i szczególnego czasu. Szczególne miejsce to wieczernik. Szczególny czas to chwila, kiedy Chrystus żegna się z apostołami właśnie w wieczerniku. Już obmył im nogi, ustanowił Najświętszy Sakrament, także sakrament kapłaństwa. Za chwilę razem z uczniami opuszczą wieczernik, udadzą się do Getsemani, do Ogrodu Oliwnego. Tam zacznie się jego męka. I Chrystus żegna się z nimi. Ta wielka mowa arcykapłańska, którą przekazuje nam święty Jan, stanowi rodzaj testamentu duchowego, jaki zostawia Chrystus apostołom. Mówi do nich w sposób bezpośredni, już nie w przypowieściach, i stąd reakcja apostołów, którzy mówią: teraz mówisz otwarcie. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i że nie trzeba cię już o nic więcej pytać. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. I w odpowiedzi na to Pan Jezus, to ich oświadczenie o wierze jednoznacznie podważa. Teraz wierzycie? Naprawdę wierzycie? Za chwilę mnie opuścicie. Rozproszycie się. Każdy z was pójdzie w swoją stronę. Zostawicie mnie samego. Zapowiedział, co się stanie. Opuszczony przez nich, mimo tych zapewnień o głębokiej wierze, zostanie aresztowany przez Żydów, którzy przyszli do Ogrodu Oliwnego pod wodzą Judasza. To będzie pierwszy etap jego męki. Jednakże Pan Jezus nie chce zostawić ich tylko w tym przekonaniu o słabości ich wiary, o tym, że go zdradzą, że opuszczą. Mówi im, że chociaż będzie sam jako człowiek, to sam do końca nie będzie, bo będzie z nim jego Ojciec. I właśnie ta świadomość, że Bóg jest Chrystusem zawsze, ma być dla apostołów jakąś formą pocieszenia. A przede wszystkim jedno zdanie, które zapadło głęboko w ich pamięć. Doznacie także i wy ucisku, prześladowań, ale miejcie odwagę. To ja zwyciężyłem świat. Te słowa, a przede wszystkim ta moc w nich zawarta, wróciły do apostołów w chwili, kiedy po swoim wniebowstąpieniu
Pan Jezus, siedzący po prawicy swego Ojca w niebie, zesłał na modlących się znowu w Wieczerniku razem z Matką Najświętszą apostołów, kiedy zesłał Ducha Świętego. On im wszystko przypomniał. Dzięki Jego łasce wszystko zrozumieli w całej głębi Chrystusowych słów. I zgodnie z poleceniem Pana Jezusa, mocą Ducha Świętego, poszli na cały świat, nauczali wszystkie narody. Nauczali je Chrystusowej Ewangelii, udzielając im chrztu w imię Trójcy Świętej. Poszli na cały świat, pokonując trudności i prześladowania, z jakimi się spotykali. Ale też doznawali na sobie prawdziwości tych słów Pana Jezusa, że nie mają się lękać, bo Chrystus zwyciężył świat. A oni jako Jego uczniowie też świat zwyciężają. Jak wyglądało to zwycięstwo dla Chrystusa? Widzieliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu w fragmencie Dziejów Apostolskich historia świętego Pawła, który przybył do jednego z najbardziej znakomitych miast ówczesnej tak zwanej Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, kiedy przybył do Efezu, wielkiego portowego miasta, słynnego z kultu pogańskiej bogini Diany. I tam spotkał gromadkę mężczyzn, którzy już coś o Chrystusie słyszeli, ale nie wiedzieli nawet, że jest coś takiego jak chrzest w imię Trójcy Świętej. Bo przyjęli ten rodzaj chrztu ku nawróceniu, jaki udzielał Żydom Jan Chrzciciel. Więc święty Paweł, zorientowawszy się co do stanu ich ducha, przygotował ich najpierw do chrztu. A potem, jak słyszeliśmy, nałożył na nich ręce. To znaczy, udzielił im sakramentu bierzmowania. Bo od samego początku bierzmowanie łączyło się z tym, że apostołowie, a potem ich następcy, na chrześcijan nakładali ręce, prosząc o łaskę wstąpienia na nich Ducha Świętego. I kiedy Paweł te ręce nałożył na nich, jak słyszeliśmy, Duch Święty stąpił na tych bierzmowanych w Efezie. Co objawiło się również tym, że mówili językami i prorokowali. Po latach do tej gromadki, oczywiście już poszerzonej, pierwszych chrześcijan żyjących w Efezie, święty Paweł napisze list. List do Efezjan. Jego początkowe fragmenty zawierają niezwykłe stwierdzenia. Przeto i ja, pisał do Efezjan święty Paweł, usłyszawszy o waszej wierze w Jezusa Chrystusa i o miłości waszej względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia
w jeszcze głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo Jego chwały i dziedzictwa wśród świętych, czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły. Jakżeż piękne, wspaniałe słowa mówiące o duchowym ojcostwie świętego Pawła wobec tych pierwszych chrześcijan mieszkających w Efezie. Cieszy się z ich wiary w Chrystusa. Raduje się ich bratnią miłością, a równocześnie modli się za nich właśnie po to, aby ich wiara się coraz bardziej pogłębiała, aby silniejsza była ich nadzieja mówiąca o tym, że jeśli tak będą żyli wiernie, wypełniając Ewangelię, osiągną największe pragnienie wszystkich chrześcijan, czyli życie wieczne. Aby mogli już tutaj na ziemi doznawać, co znaczy być wiernym Bogu. Jak Bóg wspomaga tych, którzy chcą każdego dnia żyć według tego wszystkiego, co nam przekazują Ewangelie. Mówię wam o tym, drogie dziewczęta i chłopcy, drodzy siostry i bracia, komentując słowa dzisiejszych czytań, bo przecież zawarta w nich jest najpierw prawda o tym, że jeżeli nie będziemy kształtowali swojego życia według natchnień i mocy Ducha Świętego, to nasza wiara okaże się bardzo krucha i słaba w chwilach próby. Że może zdarzyć się tak, jak było w przypadku apostołów, którzy Chrystusa zapewniali o swojej wierze, a On już z góry wiedział, że nie upłynie wiele czasu, a oni Go zostawią samego. Przy tych wszystkich problemach wiary jedno stwierdzenie dla chrześcijan powinno być fundamentalne. To zdanie Chrystusa: jam zwyciężył świat. Przy wszystkich problemach, niewiernościach, prześladowaniach, słabościach, kiedy możemy wątpić w własne siły, jest ta pewność: Chrystus już zwyciężył i grzech, i szatana, i śmierć. Zmartwychwstał, a następnie wstąpił do nieba. I powtórę, żebyśmy my mogli dojść do tej chwały i razem z Nim radować się wiecznym szczęściem, musimy otwierać się na dary Ducha Świętego, mocy, mądrości, męstwa, rozumu, dobrej rady, pobożności, Bożej bojaźni. Właśnie po to, aby nasza wiara w chwilach próby okazała się wiarą zwycięską i abyśmy już tutaj umieli zwyciężać razem z Chrystusem po to, aby ostatecznie Chrystus postawił nas po swojej prawej stronie w chwili sądu i wprowadził nas do domu Ojca bogatego w miłosierdzie. Przykładem takiego życia, wiary i zaufania Panu Bogu i tych codziennych zwycięstw było życie patronki waszej parafii, błogosławionej Anieli
Salawy. Mimo tego, że była dotknięta cierpieniem i chorobą, że jej życie było ciche, niezauważalne, życie kogoś, kto służy. Było ono przeniknięte przekonaniem, że jej życie ma sens, bo zdąża do Boga i że dzięki temu każdy dzień ma sens, jeśli jest wypełniony służeniem, życzliwością, otwartością na drugiego człowieka, mimo osobistej choroby i słabości. Mężna, pełna wiary, pobożności i przedziwnej mądrości, a jednocześnie miłości. Miłości do drugiego człowieka, okazywanej zwłaszcza w chwilach trudnych, kiedy tu w Krakowie było wielu dotkniętych jako ofiary, dotkniętych chorobami, cierpieniem, kalectwem, jako ofiary I wojny światowej. Służyła tym żołnierzom, pomagając im w odzyskiwaniu zdrowia, a na pewno utwierdzając ich w wierze i zaufanie wobec Pana Boga. Kochała Polskę też. Kochała bardzo i to, co złożyła jako ofiarę z siebie, z własnego życia i cierpienia Panu Bogu dla dobra Polski, po dzień dzisiejszy pozostaje wspaniałym przykładem tego, jak można, jak trzeba tę naszą codzienność łączyć z Panem Bogiem dla dobra Kościoła, dla dobra naszej ojczyzny, dla dobra wspólnego nas wszystkich. 100 lat mija, jak słyszeliśmy, jak pewno wiecie, od jej śmierci. To cały wiek. A z drugiej strony, jak ta postać jej pozostaje nam bliska, zrozumiała, jakże aktualna także dzisiaj, kiedy toczy się wojna po wschodniej granicy naszej ojczyzny, a my chcemy tym, którzy szukają u nas chronienia, okazać wsparcie, pomoc, otworzyć drzwi naszych domów, a jeszcze bardziej otworzyć nasze serca i czynić to w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tego, który daje światłe oczy naszym sercom, abyśmy mogli w pełni rozumieć, na czym polega nasza chrześcijańska nadzieja i do jakiej chwały zdążamy, oczekując zbawienia wiecznego. Drogie dziewczęta i chłopcy, patrzę na was, na waszych piersiach wiszą krzyże, za chwilę je poświęcę. One mają być pamiątką tego wielkiego, jedynego wydarzenia, jakim jest bierzmowanie, bo bierzmowanie przyjmuje się tylko raz w życiu, podobnie jak chrzest. Ale przecież tu nie chodzi tylko o to, aby te krzyże były pamiątką. One wam mają mówić o tym, jak Pan Bóg nas ukochał, dając nam swojego Syna. One mają być dla was znakiem tych słów, które Pan Jezus powiedział do apostołów: jam zwyciężył świat. Właśnie na krzyżu, pośród ogromnych prześladowań i cierpień, przebaczał swoim winowajcom
i prosił Ojca, aby wybaczył tym złym ludziom, bo nie wiedzą, co czynią. Krzyż jest znakiem zwycięstwa. I w imię tego krzyża bądźcie gotowi nie tylko teraz, ale w przyszłości nieznanej nikomu z nas. Bądźcie gotowi zawsze o tym krzyżu świadczyć. To znaczy dziękować Panu Bogu za to, że dał nam swego Syna Jezusa Chrystusa. I równocześnie w imię tego krzyża zwycięskiego okazywać miłość drugiemu człowiekowi. Otwórzcie się zatem, moi drodzy, na dary Ducha Świętego, aby z tym krzyżem Chrystusowym, który nosicie na waszych piersiach, iść zwycięsko przez całe wasze życie, aż do końca.